W wypadku tego filmu udała mi się rzecz chyba wyjątkowa, bo udało mi się ten film umieścić w Planet i on tam funkcjonuje. Był już kilka razy pokazywany, więc myślę, że dotarł do większej ilości osób. Na pewno nie do takiej ilości jak pierwszy film, czyli Towarzysz Generał, który tam 3 600 000 ludzi obejrzało. Ale tylko raz. Tylko raz. Film jednorazowego użytku. Podobnie jak film to był Bolek i parę jeszcze naszych długich filmów, łącznie z filmami, które telewizja w dalszym ciągu nie pokazuje. I nie wiem, kiedy niektóre z tych filmów pokażę, jak mam życie starczy. Cały duży cykl historii, a trzecie jak czy mój ostatni film Better, który będę miał Państwu przyjemność zaprezentować za 2 tygodnie tutaj. Więc pomysłów jest dużo. Ten film powstał właściwie z takiej potrzeby do powiedzenia istotnej rzeczy, których nam się nie udało umieścić w poprzednim filmie. Czyli stan wojenny jako najważniejszy moment w biografii towarzysza Jaruzelskiego. Tam musieliśmy przemknąć się, bo dysponując 70 minutami na całą biografię i do tego jeszcze, żeby w tle umieścić historię Polski, naprawdę z czegoś trzeba było rezygnować i z dużym bólem rezygnowaliśmy z wielu ważnych rzeczy. No, to nie znaczy, że te duże rzeczy, z których zrezygnowaliśmy, nie są do opowiedzenia w formie samodzielnych filmów, chociażby stosunek do Kościoła Jaruzelskiego na przestrzeni wtedy, kiedy posiadał realną władzę. Poza rocznicą, która zawsze sprzyja tego typu produkcjom, wydawało nam się bardzo ważnym to, że to jest początek właściwie rzeczywistości, w której teraz żyjemy. Bo to nie jest film historyczny, to jest tam jest kamień węgielny podłożony pod to, co dzisiaj mamy, czyli sprywatyzowany PRL z ogólnie dostępnymi peweksami. Więc chcieliśmy tą historię opowiedzieć, że tam się zaczynają bardzo istotne kariery, decyzje i właściwie jak dzisiaj trochę jeszcze raz oglądałem ten film po jakiejś dłuższej przerwie, to mam wrażenie, że to naprawdę wszystko nam się teraz w oczach aktualizuje. Z każdym dniem, z każdą decyzją to jest jakiś taki powrót, taki diabelski śmiech właściwie do mechanizmów i sposobów postępowania społeczeństwem, prawda? Ta funkcja propagandy, to, że się spotykamy tutaj, a nie rozmawiamy w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na przykład w telewizji, bo filmy dokumentalne robi się dla telewizji. Więc zaczynając ten film mieliśmy przekonanie, że należy wyjaśnić to podłoże historyczne, szczególnie, że pojawiły się nowe dokumenty i te z Rosji, i te z Niemiec. Znaczy, jeśli chodzi o ten dokument, w którym moim zdaniem przykryto dyskusję o całym filmie i o całym stanie wojennym, czyli dotyczący profesora Garemka, to przyznany jest od wielu lat. On był opublikowany w Kulturze Paryskiej po raz pierwszy w 1995 roku. Z tego co wiem, to mianowicie dotarł do niego kanałami dyplomatycznymi, natomiast dr Sawicki w archiwach sztacji, czyli to jest jakby z dwóch źródeł potwierdzenie tego samego dokumentu. On później był jeszcze publikowany chyba w Arkanach, tak? I jeszcze w jednym periodyku. Także to w ogóle zrobienie szumu wokół tego moim zdaniem miało na celu niedyskutowanie o mniejszym źle, bo to jest podstawowa sprawa. Ta teza przemknęła mimo wszystko i dopiero wyrok sądu, który jak czytałem uzasadnienie, to właściwie chyba sam obejrzał nasz film i spisał tezy swojego filmu i tak film tam troszkę tam skrzywdy zrobił. No więc były nowe dokumenty, była rocznica i myślę, że to co najważniejsze, że ten film jest niestety bardzo aktualny. Tak, bardzo aktualny. Ale nie zrobilibyśmy ani pierwszego, ani drugiego towarzysza generała, gdyby nam tego wszystkiego nie podali na tacy historycy, którzy pisali, no i póki to się drukuje w jakichś książkach, chociażby najpiękniejszych, ale w nakładach liczonych co najwyżej w tysiącach, no to łatwo jest to przykryć i przemilczeć. Kiedy historyk może wystąpić
przed kamerą, no to wtedy to jest trudniejszy orzech do zgryzienia, ale trzeba mieć takich historyków, no więc myśmy ich mieli i trzeba było pana pułkownika Kowalskiego, który ochoczo sam pomaszerował przed pluton egzekucyjny, żeby były możliwe takie opowieści, bo to trzeba podkreślić. My w tych filmach, tak jak to z tym dokumentem dotyczącym nieboszczyka Geremka, myśmy nie wymyślali żadnego prochu, prawda? Tam nie ma niczego, czego by ktoś wcześniej porządnie, nie tam filmowo, reportersko, dziennikarsko, tylko historycznie nie zbadał. No i pytanie o sequel jest w związku z tym do pana pułkownika. Czy tam się coś jeszcze da w tej brudnej duszywce generalskiej wygrzebać i czy coś jeszcze wypłynie z archiwów? Państwa, kiedy gromadziłem ten materiał do książki o Jaruzelskim, to właściwie to się stało przy okazji poszukiwań różnych innych materiałów archiwalnych. On mi zaczął tak archiwalnie po prostu wchodzić. Gdzie nie dotknąłem, to gdzieś ten Jaruzelski się pojawiał. Czy w 1944 roku, czy w 1946. Kiedy on mówił, że walczył tylko z ukraińskim podziemiem, ja trafiałem na dokumenty, gdzie było czarno na białym, że niszczył polskie podziemie niepodległościowe. I tak po kolei wędrowałem, można powiedzieć, od dekady do dekady. W końcu zrozumiałem, że muszę coś z tym materiałem zrobić i po prostu tak powstała o nim książka. Ale nie chcę już do tego powracać. Ja stan wojenny tutaj, co Państwo dzisiaj oglądaliście, dokładnie prześledziłem na podstawie dokumentów z posiedzeń Komitetu Obrony Kraju. To była taka instytucja, o której Polacy po prostu nic nie wiedzieli. Takiej wielkości ukazywały się za czasów PRL-u komunikaty. Że ktoś się zebrał, ktoś coś powiedział i przewodniczył premier. I to było wszystko. Spędziłem w sekretariacie Komitetu Obrony Kraju prawie rok czasu. Otrzymałem pozwolenie na zrobienie dokładnej kwerendy archiwalnej i to mnie po prostu przeraziło, co tam zastałem, dlatego że oni na forum Komitetu Obrony Kraju byli z sobą. To nie były posiedzenia biura politycznego, gdzie coś tam wyciekało od czasu do czasu. Tutaj nic nie wychodziło na zewnątrz. To była ich instytucja, gdzie taki sam Jaruzelski, który i Kania, postrzegany z posiedzeń biura politycznego, zupełnie jest kimś innym na posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju. Są oni tam, można tak to określić, bardziej bandyccy. Tak bym to dzisiaj użył takiego określenia. Tam się tego nie owija jakoś tak w jakąś ideologię. Oni tam mówią takim jakby kodem otwartym. To zlikwidować, to przyciąć, tych po prostu gdzieś tam wynieść. To są ludzie, którzy nie mieli żadnych skrupułów. Jeżeli my dzisiaj myślimy, że ktoś ich zmuszał do wprowadzenia stanu wojennego, że Rosjanie tam gdzieś po bokach na granicach ich szantażowali, to proszę wiedzieć, że to było niepotrzebne w ogóle nawet ze strony Rosjan. Oni chcieli zrobić ten stan wojenny i go zrobili. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w połowie 1988 roku zostały uruchomione na krótko przed obradami w Magdalence wszystkie takie same mechanizmy, które obowiązywały przy wprowadzeniu stanu wojennego. Oni jeszcze raz chcieli wprowadzić w 1988 roku nie stan wojenny, a stan wyjątkowy, bo już sobie to zagwarantowali i takie pojęcie się w Konstytucji znalazło. Ostatnio wydałem książkę na ten temat pod tytułem Komitet Obrony Kraju i proszę sobie wyobrazić, że wyszła w oszałamiającym nakładzie 800 egzemplarzy, więc gdzie to trafi? Do żadnej nie trafi księgarni, można ją tylko nabyć przez internet, prawda? I pani Kudrycka powiedziała, że na więcej pieniążków na tą książkę nie przeznaczy. I więc to się znowu tak dzieje, że będą kolejne lata musiały mijać, albo pan Robert Kaczmarek z panem Grzegorzem Braunem zrobią film o Komitecie Obrony Kraju i to znowu gdzieś może za 10 lat przebije się, tak jak się przebiła książka dzięki filmowi Towarzysz Generał.
I tutaj u nas funkcjonuje, no, także nie dziwmy się potem, że za 10 lat znów będziemy odkrywali Amerykę, prawda, i będziemy się dowiadywali, że znowu chcieli wszystko przyciąć w końcówce lat 80., że chcieli ponownie pacyfikować naród. I to tak po prostu u nas no, wygląda. Także tyle może. Jak będą jakieś pytania, bardzo proszę, bo mogę szczegółowo odpowiadać na te sprawy. Kwestia, czy my zdążymy jeszcze cokolwiek opowiedzieć na temat tamtego stanu wojennego, bo tutaj za chwilę pewnie będzie potrzebne rozróżnienie. Trzeba będzie mówić tamten pierwszy stan wojenny w odróżnieniu od tego drugiego, który właśnie nadchodzi wielkimi krokami. Z powagą to mówię, bo przecież w zeszłym roku przez parlament przeszła nowelizacja prawa o takich stanach nadzwyczajnych, bo władza ludowa w latach 80. jeszcze nie planowała sieci internetowej na przykład, no a teraz musi sobie uzupełnić prawo o możliwość ingerencji w przestrzeni wirtualnej. No i różne inne znaki na niebie i ziemi. Zwrócę uwagę, że już w tej chwili zadeklarowano, że zarządzona będzie podwyższona gotowość bojowa Wojska Polskiego na czas Mistrzostw Europy w piłce kopanej. Do czego ta armia ma służyć? Czy ona przypadkiem znowu pod pretekstem walki z jakimś strasznym zagrożeniem zewnętrznym nie będzie służyła do brania za twarz własnego narodu? Widziałbym nawet kandydatów paru do jakiejś nowej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Myślę, że pan minister, marszałek, bywszy wicepremier Grzegorz Schetyna bynajmniej nie siedzi na żadnej ławce rezerwowych. Ja myślę, że on się rozgrzewa przy linii bocznej w tej chwili. Myślę, że to byłaby dobra okazja, taka Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 2, żebyśmy się wreszcie dowiedzieli, jaki właściwie mundur mu przysługuje, tak, i jakiej rangi pagony. W takiej Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego widziałbym z prawej strony pana premiera generała Petelickiego, a z lewej Skrzypczaka, który już został przecież świetnie wylansowany kilka lat temu. No może zaproszą tam jeszcze miłego generała Polkę, tak, i paru jeszcze innych miłych ludzi. A nad tym wszystkim się wywiesi jakiś piękny szyld w rodzaju na przykład Polska Wielki Projekt i Polacy to kupią, tak? Polakom to się spodoba. To już chyba socjalizmu nie będą bronili jak niepodległości. Proszę pana, no socjalizmu nadal broni się w Polsce jak niepodległości, bo przecież kilka lat temu, to na pewno ktoś tutaj lepiej będzie pamiętał dokładniej, kiedy jedna pani sędzia powiedziała publicznie, że sądy w Polsce będą przestrzegały prawa europejskiego, nawet gdyby to się nie zgadzało z polską konstytucją. No a ponieważ prawo europejskie to jest właśnie nie prawo, tylko lewo eurokołchozu, w związku z tym patrz wyżej, tak? Socjalizmu nadal w Polsce będą bronić wszystkie instancje władzy ludowej. Czekamy na pytanie. Może się przyda mikrofon. Dziękuję. Grzegorzu, to znaczy ja przeczytałam ostatnio hit, bo kończę książkę o regionie Mazowsze. Taki hit wydawniczy, to wyszło na pewno w paru tysiącach egzemplarzy, czyli stenogramy 9 nadzwyczajnego zjazdu PZPR. I tam jest taki wątek, który ci umyka. Otóż od drugiej połowy lat 70. kryzys gospodarczy obejmuje nie tylko, oni mówią o tym wprost, obejmuje nie tylko Polskę, ale obejmuje wszystkie kraje tak zwane demokracji ludowej. Z tym, że Polska poszła jakby do przodu. Wszystkie stały nad przepaścią, natomiast Polska była krok... Natomiast Polska rzuciła się. Krok dalej. Dzięki fantastycznej polityce gierka gospodarczej, który
cierpią na rodzaj gigantomanii i po prostu te pożyczki i zmiany jakby w gospodarce planowanej produkcji były nakierowane na gigantyczne inwestycje typu Huta Katowice, które które były tak wielkie, że ani polskie surowce, ani polskie potrzeby ich nie potrzebowały. I teraz jest taki moment, że Gierek próbuje rzeczywiście, to on decyduje o podpisaniu porozumień sierpniowych. Ale potem dostaje zawał. I ja nie wiem, jaki to ma wpływ, bo rzeczywiście on był za porozumieniem z Solidarnością i moment, kiedy dostaje zawał i zostaje wymieniony na nowy typ, jest takim momentem, kiedy zmienia się polityka wobec Solidarności. Natomiast kolejna ta wymiana przy tej świadomości, i teraz jest, jakbym jeszcze dodała jedno słowo, jest świadomość, że ten kryzys gospodarczy musi doprowadzić KDL do upadku. Wszyscy patrzą na Polskę, bo ona jest o ten krok bliżej przepaści i jakby jest taka próba jak później w 89, że Polska z królikiem doświadczalnym obozu. Czyli jak sobie Polska z tym da radę? I niechęć do interwencji jest taka, że pozostałe kraje wiedzą, że u nich jest prawie to samo, że kryzys gospodarczy musi spowodować bunt ludzi i nie chcieliby tego przyspieszać niewłaściwymi decyzjami politycznymi. Więc jest ten element, jest następny, czyli tak naprawdę tam rzeczywiście mamy potrójną szansę wyrwania się wtedy z bloku. O czym się nie mówi, a na 9 zjeździe w zasadzie prawie otwartym tekstem o tym mówiono. Potem jest jeszcze te 90 dni spokoju. Też się nad tym przemykasz, bo ta prowokacja bydgoska godzi w zasadzie w pewien układ, który już powstaje między Solidarnością a tak zwanymi reformatorami, że oni tutaj próbują jakiś konsensus. Prowokacja, właśnie dla mnie to jest pytanie, kto tak naprawdę za nią stał i co ona miała do końca tak sprawić. I prowokacja bydgoska powoduje jedną rzecz. Otóż nie tyle rozbicie związku, co niektórzy prominenci związku zaczynają osobno rozmawiać z władzami partyjnymi. Między innymi Wałęsa po raz pierwszy spotyka się cztery oczy z Rakowskim i tak dalej, i tak dalej. I to są te rzeczy i jeszcze coś mi umknęło, ale... No wszystko to jest, myślę, w kontekście... A, i przepraszam ci, powiem, Geremek nie spotykał się tajnie z Cioskiem. Był taki moment, to znaczy przecieki o tym, że Związek Radziecki zagraża, pochodziły głównie od Bratkowskiego. Plus kilku osób, które miały kolegów w KC i blisko KC, to oni dostarczali cichcem takich informacji Związkowi, Bujakowi, Wałęsie. Uważajcie, Armia Czerwona jest na granicy. No tak, nie spotykali się tajnie, te spotkania nie miały tajnego charakteru, dlatego że obydwaj byli oficjalnymi przedstawicielami stron. Natomiast to, co zawiera depesza ambasadora Neugebauera, to niewątpliwie właśnie miało charakter poufny. Myślę, że te wszystkie spostrzeżenia trafne trzeba widzieć w ogólnym kontekście sowieckiej gry na nawet nie dwóch, tylko może 15 różnych fortepianach. W Polsce tę metodę rozgrywania Polaczków uprawia się z ogromnym powodzeniem. Także i dzisiaj to, że możemy mieć wrażenie jakichś nawet konfliktów personalnych, jakichś animozji, rozbieżności w samym obozie władzy, to nie zmienia faktu, że na tym wyższym poziomie ogólnym, zawiadowczym, kierowniczym wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że także i dzisiaj scena polityczna podlega takim uwarunkowaniom i nawet jeżeli gdzieś w telewizorze nam opowiadają o tym, jak to właśnie jakiś były wicepremier popadł w niełaskę i pokazują nam jakieś przykłady
konfliktów i animozji, no to myślę, że na poziomie oficerów prowadzących z tego konsorcjum, które tutaj sprawuje władzę, to wszystko się zgadza i wszystko, jak nie ten, to tamten szczur zostanie wypuszczony. Myślę, że do tamtych zdarzeń z roku 80-81 są jeszcze dwa bardzo istotne konteksty. Jeden kontekst zaznaczyłbym pytaniem, kiedy właściwie zaczyna się transformacja ustrojowa. Kiedy ona się zaczyna? Czy ona się przypadkiem w głowach planistów z okolic Julia Andropowa nie zaczyna właśnie wtedy? A może ona się zaczyna 10 lat wcześniej? A może ona się zaczyna w okolicach roku 68-9? No, kiedy ona się zaczyna, ta transformacja? A drugie pytanie, drugi kontekst istotny dla zdarzeń z roku 80, no to czy przypadkiem nie powinniśmy byli w tym filmie więcej poświęcić uwagi ogólnym planom agresywnym Układu Warszawskiego? To znaczy, czy nie powinniśmy byli wyraźniej zaznaczyć tego, że trzecia wojna światowa jest bardzo realną opcją, także w roku 80 i 81, a w każdym razie plany są gotowe, prawda? Plany są gotowe, są rozłożone na tych stołach i to nie jest jakaś opowieść o żelaznym wilku, tylko była to opcja. I w tym kontekście zadałbym takie pytanie historykowi, czy jak oni brnęli w te długi z Gierkiem w latach 70., to czy przypadkiem nie było tak, że najbardziej wtajemniczeni kombinowali w ten sposób, że tych długów się nie będzie spłacać, bo Edward Gierek jako frankofon będzie gubernatorem Belgii i północnej Francji, jak ruszy ta ofensywa, w której już młody Skrzypczak brałby udział w tej ofensywie, prawda, panie pułkowniku? Proszę państwa, może zanim wrócę do tego, co pan Grzegorz tutaj przed chwileczką mówił. Otóż proszę sobie wyobrazić, że dla tej ekipy mundurowej w latach 80. największym zagrożeniem było pojawienie się w Związku Sowieckim na tym najwyższym stanowisku Gorbaczowa. Oni byli w szoku, kiedy Gorbaczow się pojawił i nagle zaczął odgrywać tam tą wiodącą rolę i jeszcze wyszedł z tymi swoimi takimi, prawda, z takim tym, no, z tą swoją pierestrojką i głasnostem. I wtedy na jednym z posiedzeń Komitetu Obrony Kraju czytam w protokole, że musimy coś z tym zrobić, że pojawił się Gorbaczow i jakie mamy zająć teraz tutaj stanowisko, więc im nie zależało na tym, że teraz przy Gorbaczowie będziemy mogli reformować kraj, podążać w jakimś tym nurcie, który Solidarność zapoczątkowała. Nie, bo oni tego nie chcieli robić. Oni by woleli trwać przy, tak jak było, Breżniew, ci kolejni tam później sekretarze, którzy bardzo szybko kończyli. Natomiast Gorbaczow był dla nich ogromnym problemem. Pytałem się kiedyś pana generała Tuczarskiego, zadałem takie pytanie, po co żeście wprowadzili stan wojenny? I on do mnie mówi, jakieś głupie pytania pan zadaje. Ja mówię, no ale po co żeście wprowadzili stan wojenny? A on mówi, po to, żeby powrócić do stanu prawnego sprzed lipca 80 roku. Więc jaki to był stan prawny przed lipcem 80 roku? Oni po prostu chcieli mieć znowu ten monopol na spokojną władzę. I tu jest odpowiedź, po co to robimy. Teraz o tych zadłużeniach i o tych planach wojennych. Otóż, proszę państwa, kiedy pan prezydent Reagan wprowadził te restrykcje gospodarcze, te wszystkie blokady i tak dalej, zmusił Europę Zachodnią, żeby też przynajmniej próbowała podążać w tym nurcie, to proszę sobie wyobrazić, że oni na forum Komitetu Obrony Kraju mieli jeden problem. Co zrobić z tą gotówką, za którą nie możemy różne komponenty kupować na Zachodzie, bo mamy jej tak dużo teraz. To nie był problem w pieniążkach, tylko był problem w towarze, bo towaru nie mieli, a pieniędzy mieli bardzo, bardzo dużo, jak nigdy w latach 80. po wprowadzeniu restrykcji. Dusili naród pustymi półkami,
prawda, brakiem wydatków na konsumpcję, bo nie mieli gdzie tego kupić. Natomiast nigdy tak, jak po wprowadzeniu restrykcji gospodarczych, system obronny państwa tak się nie zaczął rozwijać, jak zaczął się wtedy rozwijać. Po raz pierwszy obrona cywilna w kraju została tak dofinansowana, że to niemalże powstała druga armia zawodowa pod szyldem obrony cywilnej kraju. Po raz pierwszy odtworzyli wszystkie zapasy wojenne, które roztrwoniła wcześniej ekipa Gierka z Jaroszewiczem. Więc oni, będąc przy władzy, byli jeszcze silniejsi niż byli przed wprowadzeniem stanu wojennego, bo wtedy mieli problemy. 10 milionów Solidarności, teraz naprawdę im się powodziło bardzo, bardzo dobrze. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Otóż wprowadzając stan wojenny, Jaruzelski, który nie jest człowiekiem odważnym, on właściwie ten mundur jak nosił, tak jakby gdzieś przed chwileczką się w niego przebrał, bo to po pierwsze był typowy funkcjonariusz partyjny, a w którymś tam dopiero, można powiedzieć, wcieleniu ten mundur do niego przygnął. I wtedy oni zaczynają na początku lat 80. Znalazłem taki wyciąg kiedyś w Komitecie Obrony Kraju, nie wiem do czego on miał służyć, ale tam był wykaz, jak się spieszą i nabywają różne dobra, czyli legalizują gdzieś jakieś działki w miejscowościach podwarszawskich, legalizują te swoje wszystkie domy, wille, które mają, gdzieś tam przejmują jakieś atrakcyjniejsze mieszkania na Starym Mieście, czy jakichś innych fajniejszych dzielnicach. Oni to wszystko robią dosłownie za 5-12 przed wprowadzeniem stanu wojennego, bo też jeszcze nie byli pewni, jak on przebiegnie. My tylko jak rozliczamy Jaruzelskiego i tą ekipę, to tylko widzimy to, co się wydarzyło. Ale gdybym państwu przedstawił warianty, które, kiedyby Solidarność się opowiedziała w takiej wielkiej masie, no powiedzmy nie 10 milionów, ale 1,2 milion jakby wyszło na ulicę, to proszę państwa, to warianty wtedy z użyciem wojska, z użyciem broni, to były takie, że dzisiaj ten młody prokurator, który nie potrafi Jaruzelskiego skazać, gdyby to dzisiaj doprowadzić do wiadomości społecznej, co przewidywano w wariancie A, co w B, i jak by miano to pacyfikować, to takie decyzje, myślę, że można by tylko porównać do systemów, takie jak znamy z historii, takich typowo faszystowskich, bo oni postawiliby na jedną, oni postawili po prostu, że muszą zmiażdżyć ten ruch. I tylko chyba mądrość w narodzie spowodowała to, że była kopalnia, były wydarzenia w kopalni Wujek, a nie były w innych miejscach. Bo oni by to po prostu zniszczyli, zajechali, rozjechali czołgami, żołnierzami i tak dalej, i tak dalej. To, co tutaj mówił pan profesor Paczkowski o tym roczniku żołnierzy, których przetrzymali. Oni ich przetrzymali jeszcze do marca. To byli żołnierze, którzy nie widzieli tej Solidarności, w niej nie przebywali. To, co do nich docierało, to była taka papka propagandowa i to była taka grupa, która była, można powiedzieć, może przyrównać jakichś janczarów, których oni sobie trzymali przez 2 lata do wycinania Solidarności, bo w nich budził strach każde nowe wcielenie. Te wcielenie, które przyszło w kwietniu 1981 roku, to już w 50% było członkami Solidarności, więc oni tego już nie mogli przeciągać. Bo by w końcu było tak, że Solidarność w mundurach stawałaby naprzeciw tej Solidarności, która była tą 10-milionową. Także rozpatrujmy to w takich że to nie jest moment, w którym oni by się gdzieś zatrzymali. Nie zatrzymaliby się. Ja się nazywam Wojciech Stańczak i mam takie 2 pytania do panu reżyserów i do pana pułkownika doktora. Mianowicie do panu mam takie pytanie. Serdecznie dziękuję za ten dokument, bo to jest właśnie już powstała jakaś nowa polska szkoła dokumentów. Coś w tym jest.
A czy panowie dochowali się jakichś uczniów, czy może spośród asystentów, współpracowników? Dlatego, że cały czas pokazujemy, czy widzimy na panu w filmach, widzimy tę skorupę lawy, mickiewiczowską skorupę lawy, prawda? Czy widzimy ten czerep rubaszny? A może pora wreszcie pokazać tę duszę anielską, czy pokazać właśnie straty w narodzie, straty w społeczeństwie. No ja codziennie patrzę na stan wojenny, dlatego że moje dziecko przestało mówić w stanie wojennym. Miało 4 latka, kiedy wtargnęli UPC, ja siedziałem, żeby zrobić rewizję. Telewizja trwała całą noc. Naszego syna 8-letniego straszyli pistoletem, że powiedział, gdzie tatuś schował powietrze, że tego powietrza nie było. Prawda? Ja nie chcę pokazać moją rodzinę. Nawet bym się przed tym bronił, bo przecież wystarczy tych szoków w rodzinie, prawda? Zresztą może sobie nie mówmy, że teraz 33 lata to nic przed kamerą nie powie, ale pokażmy tę ludzką stronę, bo tylko to jest zmianka, że ktoś się utopił w Płocku, prawda? A że do kogoś nie dojechało pogoda. Pokażmy tych ludzi, pokażmy tych ludzi. A druga właśnie sprawa to, czy pytanie do pana pułkownika doktora, czy panu się udało, o co się zawsze modliłem, drogi, wreszcie habilitację, czy nie? Bo panu zablokowano habilitację i co pan myśli o, no tej reformie ustawy, czy o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym i o tym, co wyprawia pani minister Kudrycka. Bo ja na przykład się pożegnałem za tatem adiunkta, bo za dużo mówiłem, także chciałem się tego dowiedzieć. Nie, to znaczy, kiedy się zdecydowałem i zacząłem gromadzić materiał związany z generałem Jaruzelskim, wtedy był początek mojego końca. To sobie zdawałem z tego doskonale sprawę. Może trochę byłem naiwny, bo akurat wtedy do Wojskowego Instytutu Historycznego na stanowisko komendanta przyszedł pan profesor Ajmenkiel. I myślałem, że jak to jest ktoś z zewnątrz, nie z tego środowiska, no to naprawdę przy tym kimś będzie się można realizować. I to się okazało pomyłką. To było dla mnie największe zaskoczenie, że pan profesor, który przyszedł z Polskiej Akademii Nauk, no się okazał, myślę, bardziej zabetonowany czy nieotwarty na tematy, które była tam grupa ludzi, która chciała je podejmować, po prostu nie zezwalał. I wtedy, to tak jak dzisiaj, przychodzę do pracy i informują, że tylko mój etat został, prawda, skreślony. I to był po prostu koniec, tak to wygląda. Natomiast problem z habilitacją to nie był żadnym problemem, bo największy matoł we własnym instytucie habilitację zrobi, jak jest pracownikiem naukowym, na takim etacie byłem, prawda? Ale się okazało, że tym jedynym matołem to byłem ja, bo po prostu mnie skrócili na tej habilitacji, jak to się określa, jednym głosem. No i to był koniec, a materiał, jaki przedłożyłem, to był właśnie Komitet Obrony Kraju, co znowu zostało źle uznane, bo dopuszczenie do kwerendy archiwalnej otrzymałem również nie od takiego człowieka, jakiego powinienem otrzymać, bo to był pan Milewski, wtedy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Wałęsie, a gdyby to był generał Kiszczak, prawda, no to na pewno byłoby to dobrze odebrane. Powiem tylko teraz tyle, że zaczynam zbierać i gromadzić materiał do biografii o Kiszczaku, dlatego że znowu to jest tak, że mam go niemalże rozpisanego na głosy i myślę, że to jest jeszcze ciekawsza postać od Jaruzelskiego, bo Jaruzelski to jest, jak to powiedzieć, dobrze pan określił. Tak go nazwał ksiądz, z którym rozmawiałem, Marianin, z którym on był w liceum Marianin. Tuba. Nieraz nawiążę takiego fajnego spotkania właśnie, bo pan tutaj wspomniał o ojcach Marianin. Otóż kiedyś na spotkaniu podszedł pan, którego stryjek był w tym czasie, jak Wojciech Jaruzelski był w gimnazjum u ojców Marianów na Bielanach.
I kiedy rozwijałem ten wątek z tą agenturalną jego działalnością jako Wolskiego, to ten pan później po spotkaniu podszedł do mnie i mówi, wie pan, coś w tym jest, bo stryjek mi wiecznie opowiadał, że jak był małym chłopcem, to donosił w zakonie, kto gdzie pali papierosy, kto gdzie wychodzi, przez płot przeskakuje, mówi, widzi pan, już brał zawsze takie ciągotki do tego. Za wszakim jaśminu pani jest. Konsument. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, czyli o młodszych kolegów, asystentów, to mam smutną informację, bo to jest strasznie popularna forma filmowa. Właściwie młodzi ludzie, którzy wychodzą ze szkoły filmowej, robią dokument po to, generalnie, nie mówię, że wszyscy, ale takie mam odczucie, po to, żeby jak najszybciej dostać się do reklamy albo zrobić film popularny. Po drugie, to jest słabo opłacane. Po trzecie, to jest niebezpieczne, bo można właściwie poświęcić kawał życia i przestać wykonywać ten zawód, a ponieważ obowiązuje tutaj normy europejskie i zakaz wykonywania zawodu jest normalną rzeczą. No więc nie wszyscy chcą ryzykować, także mam przekonanie, że w tym wieku tam 40-50 latków mamy to przeświadczenie, żeby te filmy powstawały. Jest grupa osób na poziomie współpracowników, że są bezcenni, jak dobór muzyki, montaż, takich elementów bardziej technicznych, gdzie ludzie są o pokolenie młodsi od nas i chętnie z nami współpracują. No, ale to zależy tylko od tego, jak długo my będziemy mogli i zapewniać im też pracę, prawda? I dokąd ktoś im nie powie, że może mają atrakcyjniejsze do nich propozycje, bądź mogą przestać w ogóle wykonywać na rynku ten zawód. No. Także w ogóle jest takie, z tego co się dzieje, to jak już mówimy o sprawach filmowych, to mam wrażenie, że za chwilę będzie zapaść w ogóle przemysłu filmowego, bo nakłady ze strony telewizji publicznej są coraz mniejsze, jeśli chodzi o dokument, produkuje się troską tasiemce. Z drugiej strony na sesji letniej Instytut Sztuki Filmowej chyba dofinansował 2 lub 3 filmy dokumentalne, więc tutaj się zabija rynek po prostu. Czy zostaną firmy te, które mają kontrakty na obsługę dużych telewizji, na cykle i seriale, telenowele i kto tam będzie się kręciło w gronie zamkniętych osób i takie jakby podwójne uszczelnienie tego rynku nastąpi, nie dość, że polityczne, drugiej strony ekonomiczne. Można? Można? Tak. Przepraszam, no. Co mi się w tej filmie nie podobało?